Hej dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Fajnie, że dzisiaj jesteście ze mną. Tym razem mam dla Was ten odwlekany filmik z ulubioną kolorówką tamtego roku. I chociaż tak jak myślę, że u większości z Was w tamtym roku natrafiłam na bardzo dużo fajnych produktów do makijażu, to postanowiłam pokazać Wam tylko te, których używam do teraz. I one akurat w moim przypadku mieszczą się w takiej kosmetyczce. Myślę, że zaczniemy od korektorów, ponieważ tutaj mam dla Was trzy różne i trzy bardzo ciekawe produkty. Pierwszym z nich jest ten korektor NYX, o którym pisałam na blogu. To jest Photogenic Concealer. I to jest świetny korektor do przykrywania miejscowych niedoskonałości i tylko wyłącznie do tego, ponieważ to jest taki korektor, który nałożony pod oczy podkreśli nam zmarszczki, wysuszy tą skórę, ale na niedoskonałościach, szczególnie na takich podskórnych wulkanach, z których wszelkie kosmetyki i korektory lubią się ścierać. Ten trzyma się genialnie i naprawdę krycie jest super, więc jeśli macie tego typu problemy raz na jakiś czas, to na pewno polecam Wam właśnie ten produkt pod oczy, broń Boże. On sprawdza się jeszcze na bokach nosa, ale tutaj też potrafi podkreślić suche skórki, więc akurat jeśli chodzi o takie zastosowania, to myślę, że nie jest to najlepszy produkt, bo do oczu mamy coś innego. Jeśli macie suchą skórę, tak jak ja, to korektor Lumen, to jest ten korektor zakrawiający cienie pod oczami i neutralizujący je w jakimś tam stopniu. To jest najlepszy korektor, na jaki będziecie mogły trafić w drogeriach. Oni teraz zmieniają opakowanie, więc to może wyglądać trochę inaczej. Jest tylko jeden odcień, to na pewno jest minusem, ale sama konsystencja i krycie są naprawdę świetne. Dodatkowo ten kolor jest dość uniwersalny i całkiem trafiony. Myślę, że może być odrobineczkę za ciemny dla dziewczyn, które są naprawdę bardzo, bardzo jasne. Ale jeśli macie podobną karnację do mojej, nie jesteście, nie wiem, zbyt ciemne, ani zbyt jasne, myślę, że warto go przetestować. Ja uwielbiam go głównie za to, że to jest korektor, który pod oczami zastyga i delikatnie zasycha, zupełnie bez tego efektu wysuszania, czy nie wiem, takiego jakiegoś podkreślania suchych skórek, suchych miejsc. To jest naprawdę ideał, który mieszam z drugim świetnym korektorem Lumen i to jest ten kamuflaż do zaczerwienień, to jest ten CC Concealer, z tego co pamiętam, okej, moja nazwa się już wytarła, ale o wszystkich tych produktach pisałam na blogu, będziecie miały linki na dole, więc zobaczcie sobie. Mi zdarzyło się łączyć te dwa produkty i to jest taki mój super sposób na mocniejsze cienie pod oczami w gorszy dzień. Na dole będziecie miały linka do posta, w którym pisałam, jak dokładnie to zrobić. Ten korektor akurat genialnie niweluje zaczerwienienia, jeśli macie skórę naczynkową, nie jesteście jakieś super jasne i dodatkowo to jest skóra sucha, myślę, że to akurat będzie świetny wybór. Teraz przejdziemy do podkładów i tutaj akurat zdecydowałam, że pokażę Wam tylko dwa produkty. W ciągu roku próbowałam paru. Myślę, że te są takie najciekawsze i akurat może najbardziej zwróciły moją uwagę, sięgam po nie też do teraz. Pierwszym oczywiście jest ten podkład mineralny z Annabelle Minerals i ja bardzo długo używałam kryjącej wersji, po jakimś czasie przerzuciłam się na rozświetlającą, która jest niesamowita. I akurat jeśli nie potrzebujecie mocnego krycia, zależy Wam bardziej na rozświetleniu cery, to będzie najlepszy wybór. Nie zdarzało się też używać jaśniejszych odcieni jako pudru, takiego pudru rozświetlającego i o dziwo sprawdzał się bardzo fajnie. Jeśli nałożymy go w niewielkiej ilości, bardzo umiejętnie, to efekt może być naprawdę bardzo fajny. A drugim bardzo ciekawym podkładem o genialnym kryciu, który naprawdę niesamowicie mnie zaskoczył, jest ten ekologiczny krem BB firmy So Bioethic. Ja pisałam o nim na blogu już jakiś czas temu i powiem Wam, że nakładany gąbeczką, to jest ta gąbeczka z Royal Techniques, którą też Wam bardzo polecam. Niesamowicie wtapie się w cerę, w ogóle nie tracąc na tym kryciu, które jest najlepsze i to jest naprawdę zdecydowanie najlepiej kryjący taki podkład ekologiczny, który kryciem przewyższa jakby nawet większość podkładów drogeryjnych. Jest genialny. Ale znowu to jest podkład, który jest dedykowany wybitnie cerom suchym, ponieważ niestety z cer mieszanych albo bardzo tłustych może szybciej znikać. Jeśli zależy nam na macie, to oczywiście będziemy musiały go przypudrować. I myślę, że tutaj, no wiadomo, to jest jakiś pole do eksperymentów. Być może jeśli macie skórę mieszaną,
akurat u Was dobrze przyputrowany, dobrym produktem się sprawdzi, ale jeśli macie bardzo tłustą skórę, możecie nie być zadowolone. Ja go uwielbiam, z jego pomocą możemy uzyskać bardzo taki delikatny, naturalny efekt, nawet przy naprawdę mocnym kryciu. Albo, nie wiem, posłużyć się jedną cienką warstwą, kiedy też wygląda naprawdę świetnie. Kolorów jest oczywiście mało. Jak przystało na ekologiczne podkłady, kolor tutaj mamy dwa, nie mam jedynkę. Dwójka jest już bardzo, bardzo ciemna. Tą jedynkę polubiłam również za to, że to jest po prostu podkład z takim żółtym podtonem. Większość podkładów ekologicznych, które testowałam, były albo zbyt różowe, albo zbyt przeskliniowe, z wyjątkiem Awy, która była wręcz za czerwona, za oliwkowa, odrobinkę za ciemna. Także ten naprawdę mogę Wam polecić, jeśli szukacie czegoś o fajnym składzie, ponieważ tutaj skład też jest bardzo fajny, czegoś takiego bardziej eko i zależy Wam jeden na tym, żeby ten podkład cokolwiek Wam zakrywał, no to ten jest przegenialny. Następną sprawą, która pozytywnie mnie zaskoczyła pod koniec tamtego roku, była baza Mio, która jest bardzo fajną bazą do cieni, kosztuje grosze, sprawdza się u mnie tak samo dobrze jak baza z Virtuala, Dax. Troszkę gorzej niż Art Deco, ale za to o wiele łatwiej te cienie się na niej blenduje i lepiej też współpracuje z matami niż ta moja baza Art Deco. Jeśli nakładam ją tutaj na dolną powiekę, delikatnie wyjedziemy nawet pod oczy, z tą skórą pod oczami nic się nie dzieje, ona nawet generalnie wpływa troszkę na to, że korektor lepiej się trzyma, nie wchodzi tak w smarzyczki itd. To jest fajna rzecz. Następnie coś do ust. Do ust mamy coś błyszczącego i coś matowego. Zaczniemy od naprawdę genialnych i tanich błyszczyków Bell. To są świetne błyszczyki Bell. Generalnie ma bardzo fajne produkty tego typu. I ja posiadam dwa. To są te Glam Wear Nude. Mam jedynkę i dwójkę, ale kolorów tam jest naprawdę masa. Ja widziałam, że oni teraz w szafach mają jeszcze jakieś inne nowe błyszczyki, ale te mogę Wam naprawdę polecić. Co ciekawe, każdy makijażysta, którego poznałam w ciągu tego roku, posiadał w swoim kuferku te błyszczyki i parę razy śmiałam się z różnymi osobami nad tym, że wszyscy je mają i są naprawdę tak bardzo fajne. A drugimi ulubieńcami do ust są takie matowe szminki, matowe balsamy z NYXa. To są te Soft Matte Lip Cream. Ja mam je w trzech kolorach. Mam jeszcze róż, który gdzieś mi się zapodział, ale bardzo polecam Wam Antwerp. To jest ten bardziej taki czerwony kolor. I London. London jest o tyle ciekawy, że jest naprawdę ładnym, takim niecodziennym, zgaszonym beżo-brązem, który na ustach wygląda naprawdę niesamowicie naturalnie i potrafi je bardzo optycznie powiększyć. Ale co ciekawe, zdarzało mi się też używać go do konturowania, co mnie bardzo zaskoczyło, ale było to spowodowane potrzebą chwili. I tutaj też sprawdza się bardzo ładnie, bo ten kolor, o dziwo, jest naprawdę bardzo trafiony. Więc tak czasem też się sprawdza w takiej wersji, co mnie bardzo zaskoczyło, ale myślę, że na pewno jest to plus tych produktów. One bardzo ładnie rozkładają się na ustach, bardzo równo schodzą, są lekkie. I właśnie chyba za tą lekkość najbardziej je lubię, ponieważ ja mam parę takich matujących produktów do ust u siebie, ale zwykle one są dla mnie zbyt ciężkie i zbyt wysuszające, a te nie są wysuszające i są takie leciutkie, więc akurat za to je lubię. Być może nie są jakieś super trwałe, ale ja osobiście wolę dołożyć produkt w ciągu dnia niż czuć go cały czas na ustach i czuć, że on mi te usta wysusza. Jeśli chodzi o cienie, to tak naprawdę mam tylko dwa produkty, ponieważ wszystkie takie ciekawsze paletki różnych firm będę pokazywać Wam pewnie w ulubieńcach następnych miesięcy, ale genialnymi cieniami, które naprawdę bardzo, bardzo polubiłam, szczególnie za kolory, których dotychczas mi brakowało, są cienie Annabelle Minerals. Ja bardzo lubię kolor Nougat, Cinnamon i Vanilla. To są takie... Znaczy, Vanilla to jest Vanilla, wiadomo, a Nougat i Cinnamon to są takie ciepłe brązy, takie delikatne, ciepłe brązy, które będą idealne dla dziewczyn po ciepłych karnacjach. Mi akurat trochę takich kolorów brakowało. Nie wszystkie cienie Annabelle Minerals mi się podobały. Tam jest parę takich średnio udanych kolorów, które nikomu chyba nie zrobią nic dobrego. Ale tamte mogę Wam naprawdę polecić i one przepięknie wyglądają na oczach. Naprawdę to wykończenie takie, nie wiem, lekko satynowe z maleńkimi drobinkami daje naprawdę bardzo, bardzo dobre efekty. Innym hitem tamtego roku jest taki kosmetyk, z którym znajomość rozpoczęłam właściwie równolegle z otwieraniem bloga. To było już bardzo dawno temu.
To są cienie, których ja poszukiwałam często na Allegro i tym razem musiałam kupić je na eBayu, ponieważ u nas akurat tego koloru nie było. Ale jeśli gdziekolwiek traficie przypadkiem, bo to, czy to jest taka seria, która już stacjonarnie nie można kupić nigdzie, ale ja cały czas na to poluję i robię zapasy, ponieważ nic nie wygląda tak pięknie jak te cienie, naprawdę. Jeśli zdarzy Wam się gdzieś nie trafić, bierzcie je w ciemno. No nie wiem, po prostu jakoś tyle czasu nie udało mi się znaleźć nic, co wygląda tak dobrze jak te cienie. Ja tylko czekam na to, żeby L'Oreal się zreflektował i wypuścił coś podobnego, albo nie wiem, jakoś tą serię odświeżył. Mnóstwo osób bardzo często pytało mnie, co mam na powiekach, jakie to cienie. Ja zawsze musiałam tłumaczyć, że to te cienie, których już nie ma nigdzie poza Allegro i tak ciężko je dostać. Także tamte naprawdę Wam polecam. I mam tu gdzieś pod ręką jeszcze moją, jest tutaj, paletkę z Inglota. I tą paletkę złożyłam jakiś czas temu. One mi regularnie upadają i te cienie po prostu muszę wymieniać. Pewnie nie tylko ja tak mam, ale tym razem mam taką paletkę tutaj, której używałam bardzo często w zupełnie różnych celach. I to jest tak następny kosmetyk z serii, do czego ja go nie używałam. Zdarzało mi się, szczególnie tymi kolorami tutaj, konturować twarz. O dziwo, szczególnie cień do brwi, nie wiem, jest szczególnie dobry w tym celu i naprawdę świetnie się spisuje. To jest jeden z tych takich chłodnych odcieni, które idealnie imitują cień na twarzy. Po prostu tak, ciekawie. Mam taki ciemny cień do brwi, jasny, taki matowy, niemal biały, którego zdarzało mi się też w potrzebie używać zamiast pudru utrwalającego do korektora pod oczami. Tym ciemniejszymi, tym jaśniejszymi glązami bardzo często zdarzało mi się też uzupełniać brwi. I to jest taka paletka, z którą się nie rozstaje. Akurat te cienie Inglota są całkiem fajne i ja na ich jakość nigdy jakoś nie narzekałam. Innym hitem i ulubieńcem tego roku okazał się eyeliner z Sephory. To jest kolor numer 10. To jest taki khaki z drobinkami. I to jest kolejny kosmetyk zbierający komplementy i to jest taki kosmetyk, o który wiele osób pyta, ponieważ czarna kreska pociągnięta po wierzchu tym eyelinerem potrafi naprawdę zwrócić uwagę i te drobinki bardzo ładnie się mienią, ten kolor jest taki nietuzinkowy i to jest bardzo fajny sposób na to, żeby w taki maksymalnie prosty sposób znacząco urozmaicić nasz cienny makijaż, ponieważ ten eyeliner naprawdę wygląda na oczach bardzo, bardzo ładnie. W tym podsumowaniu nie będzie różu, ponieważ właściwie wszystkie róże, jakie testowałam, były bardzo fajne, bo róż to jest taki kosmetyk, nad którego zakupem często się trochę zastanawiam i nie wybieram jakichś róży, które u mnie się totalnie nie sprawdzą, więc wszystkie, które posiadam, są bardzo, bardzo fajne i ciężko mi było wybrać jakiś jeden konkretny, ale jeśli miałabym, nie wiem, może ewentualnie wyróżnić jakiś jeden, który jest ciekawy, czy też sensowny, powiedziałabym, że te róże z Mio są naprawdę fajnym rozwiązaniem jak na taką cenę, ponieważ są bardzo tanie. I jeśli macie u siebie w mieście szafę Mio, to na pewno z ich różami warto się zapoznać. Kolory też są trafione, co na pewno bardzo cieszy. Ulubionym tuszem, który jest moim takim tuszowym hitem, jest tusz z Bourjois i to jest ten Volume 1 Second Mascara. Ja wcześniej używałam innego ich tuszu i byłam całkiem zadowolona, ale ten jest genialny. Na początku stosowałam go głównie w połączeniu z innymi i ponieważ on jako taki drugi tusz spisywał się genialnie, pięknie rozczesywał rzęsy, bardzo pogrubiał, pięknie, nie wiem, rozdzielał, przedłużał i tak dalej, ale samodzielnie tak naprawdę robi dokładnie to samo. Ja kupiłam już drugie opakowanie, co w przypadku tuszy akurat u mnie się rzadko zdarza, bo ja lubię testować nowe rzeczy, ale myślę, że przy tym zostanę naprawdę bardzo, bardzo długo i to jest naprawdę coś, co bardzo, bardzo mnie skoczyło. Ale mam jeszcze jeden produkt z Bourjois i tym razem to będzie puder. To jest ten puder, o którym pytałyście, Silk Edition, z takim fajnym opakowaniem. Muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden z fajniejszych pudrów, jakie testowałam w tamtym roku i mogę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo fajny puder, jeśli zależy Wam na takim super naturalnym wykończeniu. To nie jest puder z rodzaju tych, które są bardzo widoczne na skórze. Nie jest jakoś szczególnie długotrwale matujący, ale matuje dość skutecznie. Jednak myślę, że w jego wypadku największym plusem jest właśnie to, że wygląda bardzo, bardzo naturalnie. I nie otrzymujemy takiego
efektu, nie wiem, mocno przepudrowanej twarzy, czy też widocznego na twarzy pudru. I właściwie bardzo często nie musimy spryskiwać makijażu niczym. Ten pudr wystarczy nam solo. Nie musimy go stapiać z pomocą różnych mgiełek z resztą makijażu, co jest ogromnym plusem. Więc ten produkt jest akurat bardzo fajny i godny polecenia, ale pokażę Wam też niedługo takie dwa, które też są bardzo ciekawe i naprawdę świetne. Okej, to już wszyscy ulubieńcy makijażu, witam tego roku. Dajcie mi znać, jakie są Wasze hity. Jeśli jest coś, o czym nie opowiedziałam, starałam się o wszystkich produktach opowiedzieć Wam tylko z grubsza. Zerknijcie sobie w linki na dole w opisie, tam większość z tych produktów jest omówiona szczegółowo, możecie zobaczyć swatche, możecie zobaczyć składy, ceny itd. No i to tyle, dziękuję Wam bardzo za spędzony czas, życzę Wam miłego wtorku, no i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!